Dzień dobry. Środa, 17 godzina dochodzi. Lecimy z goleniem. Jeszcze raz dzień dobry. Ostatnia piąta z brzytw od Eugeniusza. Poczytam o niej. Niewiele się różni od pozostałych, jeżeli chodzi o stal, czyli brzytwa wysokostopowa, wolframowo-molibdenowo-kobaltowa, hartowana między 61 a 63 Hz, oprawa róg bawoła, podklejony G10, klin metalowy, aluminiowy, nity i podkładki stal nierdzewna. Już Wam pokażę, o co chodzi, bo to bardzo ładna brzytwa i to jest brzytwa na prawie 8 ósmych ma. Oczywiście w pudełku od Eugeniusza, co nie, tak jak wszystkie, czyli pozostałe 4 w pudełeczku. Tutaj moja numeracja, ja sobie oznaczyłem. No, więc tak to wygląda. Brzytewka bardzo ładna, moim zdaniem. A to nie będzie pierwsza nowość. proszę Państwa, tak wygląda brzytewka. No, kurde, cudnie wygląda. Róg bawoli. No, kurde, stalowy klin. To jest właśnie bajerek. Dla mnie najładniejsza, największa. Zostawiłem sobie na sam koniec, bo mi się najbardziej podobała. To już chyba jest taka złośliwość na trend, że wszystko to, co mi mnie najbardziej się podoba, zostawiam sobie na sam koniec, jak tego kotlecika przy drugim daniu. Z ziemniaczki, surówka, czy surówka, ziemniaczki, na koniec kotlecik. Podobnież to jest w tym przypadku. Oczywiście na brzytwie, na blanku widać tutaj logotypy Eugeniusza, Piomy Częstochowa. No, wygląda bardzo pięknie. Wielkość, to mówię, z tego co pamiętam, chyba było prawie 8 ósmych, nie wiem czy to będziecie widzieć. No, to jak tutaj czubek, 8 ósmych praktycznie. Czy to się w ogóle nagrywa? Nagrywa się. Zarost 3-dniowy, piękną brzytwą Eugeniusza. To jest jedna z nowości, a drugą z nowości dostałem dwie próbki od Manik 1990, kolegi z Forum Brzytwor, który też ma swój kanał. Dostałem próbki mydeł Stirlinga. Jedna to jest Electric Sheep, a druga to jest Deep Blue Sea. Użyję tej Deep Blue Sea, ponieważ wąchałem już te próbki i przerzucę oczywiście do michy po otwarciu i ta Deep Blue Sea mniej pachnie, tamta taka mocno pachnie, więc to ma słabszy zapach, troszkę taki bardziej taletowy, tamta tak pachnie mocno cytrusowo, aż za mocno i tak troszkę chemicznie moim zdaniem, albo nawet więcej niż troszkę. Przerzucę mydełko Stirlinga tutaj do michy. To jest, można powiedzieć, twardszy krem niż mydło. Tak bym określił to mydełko, bo to nie jest twarde, to nie jest miękkie mydło. To jest moim zdaniem, powiem Wam, tak jak dla mnie, to jest twardszy krem. O, w taki sposób. Więc z tej próbeczki wygrzmociliśmy trochę tego mydła. Mydło będę wyrabiał pędzelkiem, rączka wykonana przez Paweł Peksa. Knot osadził kolega Stando, knot borsuczka. Co jeszcze? Pliszewa użyję, bezzapachowego czarnego, żeby mi nie mąciło zapachu tego mydła. Więc taka sytuacja i dlatego widzę w tym momencie twarz. Widzę twarz, tak jak mówię, zarost 3-dniowy. Przy brzytawce nic nie ruszałem, nie dotykałem, zostawiłem pięknie się na sam koniec. Będę ją tyle, co będę ją po prostu zaraz wecował przed samym goleniem. Zresztą jak wiecie, jak zawsze robię, nałóżmy troszeczkę czarnej kostki w formie turystycznej tej. W tym zawsze zapominam, w tym takim, w tej tubie. Dobra, chyba nawet nie wiem czy nie za dużo. Zauważyłem, że z tej tuby to mydełko czarna kocha bardziej tak przyciemnia zarost. Z tej kochy, takiej standardzie też, ale ta chyba bardziej. I już ją rozpracujemy troszeczkę na twarzy. Z tego co tam dochodzą mnie słuchy, ludziom, którym te kosteczki powysyłałem, chyba większość, i to duża większość, zadowolonych jest z właściwości kosteczek.
jedną z rzeczy, którą zauważają na pewno, to to, że mocno, mówię, tak doładowywuje też możliwości mydeł, z których korzystają. Ktoś napisał, że słabe mydło użył, a w połączeniu z tą kosteczką, no naprawdę właściwości mydła wzrosły. Część ludzi zauważa jakiś pocisk, dużo ludzi zauważa ochronę, też, że dobrze się twarz czuje po goleniu, więc ogólnie same superlatywy. Chyba jedna, nie wiem, czy tam nie była jakaś informacja, że nic wiele nie zauważa, no może to mydło faktycznie, więc tak naprawdę, kurwa, muszę wyczyć ręce, więc faktycznie coś tam się jednak dzieje w temacie. Pędzel mam gumką obciągnięty, wiecie, lewosłup, bo rączka tego pędzla jest gliniana, tak jak micha, i no, czuć ładnie to mydło, zapach ładny. Słabo wycisnąłem pędzel, z tego powodu, że mi się wydaje, że trochę dużo dałem tego mydła, ale nie znam mydeł Stirling. Chyba miałem 2-3 próbki, takie nieduże, ale nigdy nie spróbowałem. To było na początku przygody z tradycyjnym goleniem i tak naprawdę nigdy nie spróbowałem i gdzieś komuś odesłałem, komuś dałem te próbki. Wiecie, jakoś tak to wygląda. Przy takim pierwszym wyrabianiu, no, czuć mocno to mydło. Zapach taki, mówię, troszkę koloński, ale taki bardziej lecący w cytrusy. Może to morski, nie wiem, nie znam się na zapachach. Nie wyrobiła się z tego mydła jogurt czy taka śmietana, jak ja lubię, ale nie wygląda to źle, ale to nie jest to, co ja lubię. Już tak na pierwszy rzut oka. No na twarzy, no wiadomo, połączy się. No, przesuńmy to tu, bo poczytałem o wszystkim. Czekajcie, zrobię sobie taki nieco porządek. No nie jest to taka konsystencja, jak ja lubię, taka jogurtowa, taka mięsista. No na twarzy pewnie tutaj jakby mieszany z tym Phoenixem, to ona się dodatkowo wzbogaci, ale będziemy widzieli przy drugim nakładaniu. Zapach wyczuwalny, taki, no czuć go, nawet tak na twarzy, powiem, nawet tak nieźle, bo mówię, ja tak za cytrusowymi aż tak bardzo mydełkami nie przepadam. A tamto Deep Blue Sea, tak mocno cytrusowe. Nie Deep Blue Sea, tylko ten Electric coś tam. Nie, panie, tak było. A to Deep Blue Sea, nawet nieźle. Powiem wam, nawet tak kolońsko, tak fajnie, tak nawet. No, nawet nieźle. Tylko taki w kwaśną stronę by to leciało. Nie w taką, wiecie, wytrawną, tylko w taką kwaskową, ale jest nieźle. No teraz się to mydło, ale to jest zmieszane z Pre-Shave'em, no to ja też sobie zdaję sprawę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać podczas, panowie, drugiego nakładania. Teraz szybkie wycofanie brzytewki, no i lecimy z koksem. Gra muzyka. Rzucamy pas i lecimy. Słyszycie brzytwę? Ścina zaraz bardzo pięknie. Szpicyk ma taki, kurde, zdradliwy. Jakby to była moja brzytwa, to ten szpic by poszedł. Poszedłby na kawałek szkła i bym go zatępił po prostu. Bo aż tak zdradliwych szpicyków to ja nie lubię. One mi lubią często płatek ucha chwytać. No, oprócz tego mówię,
przy przykładaniu do twarzy, jak przechylimy w kierunku szpica i delikatnie przeciągniemy, no to, to on lubi bardzo ładnie się wbić w nasze ciało. I nawet nie wiemy kiedy. Więc dlatego tu trzeba uważać. No, fajne, pierwsze przejście fajne. Zbiera zaraz jak jasny pierun. Tylko wiecie co? Trochę mi ręka zmokła. To mówię, brzytwa już mówię. Już trochę większych, bo 8-8 no to już jest jednak większa brzytwa. Panowie, bo już się mnie tam ludzie pytają, Mariusz. Tylko teraz nie rezygnuj, wiemy, że już ci się tam maszynki pokończyły, o czym nas informowałeś. Nagrywaj, cokolwiek. Panowie, jest pomysł w głowie. Chcę go wdrożyć. I go chyba wdrożę. Więc jest pomysł. Będziemy widzieć. Będziemy widzieć. Jest to do zrobienia o tym, o czym myślę. I wydaje mi się, że trzeba będzie to zrobić. Więc spokojnie. Co do mydełka. Czuję go zapach cały czas. Na razie nie przygasa, nic się z nim nie dzieje, ale zdaję sobie też sprawę. Że korzystam z kostki. Kubowskiej. No. Ale na pewno nie jest takie treściwe. Jest nieco inne w konsystencji. Niż ja mydła lubię, ale zaraz będziemy drugi ten. I będziemy wiedzieć, jak to się sprawuje. Co do brzytwy. Wy wiecie, jak goli brzytwa, która jest dobrze przygotowana i dobrze naoszczona. A więc tak, jak operator nią wymachuje. Płucze twarz. Pierwsze przejście. I praktycznie wychodzę z łazienki. No, szyja wiadomo, czerwonawa. Ale to tradycyjnie moja taka już przywara, że nie mam wpływu. Jeszcze jak mówię, jeżdżę, upocę się troszkę, ale tak jak mówię, to podczas golenia. Po goleniu 5-6 minutek, ani śladu. Powiem jak teraz się mydło sprawuje. Jest całkiem niezłe. Teraz przy drugim nakładaniu. Naprawdę jest niezłe i nawet wydaje mi się, że ta niby brak tej mięsistości, teraz jakby troszeczkę ta mięsistość taka się lepsza zrobiła, nie wiem, jest całkiem nieźle, całkiem fajne to mydełko.
Zobaczymy, jak mi się będzie twarz czuła po tym mydełku, czy nic mnie nie będzie podpiekać, nic się nie będzie dziać. Bo jeżeli by się nic nie działo, to powiem wam, kurde, balans. To powiem wam, że może bym sobie kupił jakieś takie właśnie mydełko. Ja pierniczę. Ale schlapałem te okulary. No to może bym sobie kupił właśnie jakieś takie z jedno, tylko właśnie te zapachy mi, ten nawet nie jest zły, ale mimo wszystko i tak to nie jest mój zapach, bo taki trochę leci w takim kwaśny, a ja nie przepadam za jakimiś takimi owocowymi, wiecie, zapachami, takimi kwaskowymi, z owoców banan, ale takie kwaskowe. To nie są moje zapachy. Więc takie buty. Boję się tu, bo mówię, mam te kurde swoje, nie chcę ich ściąć, a z drugiej strony lubię też troszeczkę docisnąć, żeby mi ten zaraz chwyciło i wiecie, to jest takie. Nie, naprawdę lubię. Lubię. Brzytwa zawsze zaskakuje mnie swoją dokładnością. Boję się tego szpica. Tego, jak wam mówiłem, bez go kapkę. Nie chciałbym sobie dotknąć i no, tu sobie podrażniłem. Ale szyję mam praktycznie już bez. Nie chciałbym dotknąć. No i tak z tym szpicem staram się ostrożnie działać. Dobrze. I lecimy z drugą stroną. No mamy środę. Czyli połowa tygodnia już jest praktycznie za nami. Więc nie ma tutaj co marudzić, tylko byle do piątku. A ja mówię, ja mam pomysła. Zobaczymy, czy on się wam spodoba, czy się wam nie spodoba. W każdym razie, no, następne golenie, wdrażanie tego pomysłu. Mój pieprzyk.
przepraszam, ale... Coś mi na telefon przyszło. No proszę Państwa, szczerze, nawet, aż ja też w ogóle, nawet bym nie musiał robić już trzeciego przejścia. Jak zwykle, teraz trochę rozpuczę pod wodą, co rzadko robię, ale takie wyskrobywałem i ta piana trochę tu zaschła mi na... O. No i cóż, puczę twarz i powiem Wam, odchodzę, idę, wszyscy myślą, że jestem ogolony. Mydło zostawia teraz po drugim przejściu, no wiadomo, to jest częściowo zmieszane z tym, ale taki lekki poślizg, nie jest tak jakieś morderstwo, które ja lubię, jak jest, ale jak go nie ma, to jest żaden problem. Widzicie, nakładam go trzeci raz, mydło wyciągam, wyciągam z michy, w której wyrobiłem. Jest tego mydła pod dostatkiem. Mówię, całkiem przyzwoite mydełko Wam powiem. Całkiem przyzwoite mydełko, ale tylko przyzwoite. Bardzo dobre, o, ale nie rewelacyjne, nie super. Do moich ulubionych mydeł, no troszkę mu jednak brak. Ja bym Phoenixa stawiał, przypuśćmy, pomijam już pana kremę, bo nie chcę nie mówić, ale Phoenixa. Po Phoenixie bym postawił Holy Cow, po Holy Cow bym postawił Arianę, po Arianie bym postawił to mydełko z wieloma innymi, które tam występują w taki sposób. Wiecie? Czyli mówię, tak to widzę. Czyli Phoenixa mydła, Holy Cow, z tych co ja mam, z tych co korzystałem, z tych co używam, Ariana, tam wiadomo, tam są jeszcze jakieś po Arianie, no wszystkie inne, które zostawiłem. Więc w taki... Ale uważam, że to jest dobre mydło, bo mówię, nic nam tutaj na twarzy nie z tym się nie dzieje. Mydło nam nie niknie, nie przygasa. Zapach się utrzymuje cały czas. To tamto drugie, które już samo z siebie czudzie przy zakręconym słoiczku. To ja nie wiem, to aż będzie chyba za mocny ten zapach. Więc ten czuć cały... Kurde, świetnie. Ciało po tym też takie, wiecie... Nie no, bardzo dobre mydło w taki sposób, ale w mojej hierarchii, pomijając pana kremy Phoenix, potem, tak jak mówię, Holy Cow, tam, które lubiałem i lubię i mam, Ariany i potem ona. One, ale między Arianą a tym nie widzę już jakiejś wielkiej różnicy. Lekka tam jest na pewno, ale na pewno jest jedna zaleta tego mydła. Ja nie miałem nigdy tego mydła, ale to są duże, o czym chyba Maniek mówił właśnie w swoich filmikach, że to są duże opakowania, nie wiem, 170 czy 60 ml. I powiem Wam, że na Allegro można je kupić 85 zł. Jeszcze jak ktoś ma te smart, no to za 85 zł ma na polskim, tu na Allegro, no czyli na polskim ma tych mydeł tam do wyboru kilka i naprawdę w tych pieniądzach to bardzo dobre, to jest, nie wiem, o 160 ml czy tam gram, nie wiem, to jest naprawdę kupa mydła. I tak jak mówię, 85 zł. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajna cena. Za granicą w Stanach kosztują chyba 14 dolców. Do tego by nam doszła wysyłka. No to powiem Wam szczerze, no nie wiem, może 15 zł byśmy zaoszczędzili, góra 20. Na jednym, no to wiadomo, już na trzech to byśmy prawie mieli na czwarte. Ale wiecie, czekamy tu tego, a tu mamy odszczała i...
No, brudka jest świetnie. Świetnie. Kawał brzytwy, ale pięknie wykonana. Mi z tych wszystkich brzytw teraz, które mi Eugeniusz przysłał, geniusz, raz wielkie dzięki, ta mi najbardziej leży. Ten rób bawoli tych okładzin, naprawdę ta mi się bardzo podoba. I jej kształt właśnie tego blanka, też taki inny, taki z jednej strony ktoś by powiedział taki prosty, taki wielki, ale taki dla mnie bardzo fajny właśnie, bardzo fajny. Boję się tego szpica cały czas, żebym sobie brzytwy nie przechylił. Jakby to była moja brzytwa, to bym sobie go po prostu zatępił, wiecie? Miałbym problem z czaszkiem. Dodatkowa zaleta dużej brzytwy, łatwo chwycić dwoma rękoma i ogolić je pod włos, pod nosem. Pięknie! O. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Jeniu, wielkie, potężne dzięki za Twój wkład w tradycyjne golenie. Przez to, że produkujesz takie piękne rzeczy, takie piękne pudełka na jedną, na 7, na 20 brzytw. A jeszcze nie chowam, bo będę wetował. No po prostu gra, muzyka, chłopcy tańczą walczyka. Jestem ogolony, jest środa, jestem zadowolony. Jak jestem ogolony? No jak po brzytwie, wiecie. Czyli nie mogę narzekać. Jest gitara, no. Teraz wiem, powiem Wam, jak spłuknąłem to mydło, jeszcze ten zapach czuję, on się zrobił nieintensywny i nawet taki przyjemny, choć tak jak mówię, nie urzekł mnie, ale nie jest zły. Po goleniu twarz całkiem fajna. Brzytwa dogoliła mnie pięknie. Mydło dało radę jak najbardziej. Sprawdźmy jeszcze to mydło tak. No, ładnie się tak dosyć błyszczy. No powiem Wam. No ciągnie się. Wiesz, tak na pierwsze podejście takie i w tym, przepraszam. I w misce jak je wyrabiałem, to mi się takie nie wydało. Ale jest całkiem niezłe. I mówię, 85 goli. Jak wszedłem na Lego i popatrzyłem, to jest naprawdę dobra cena, jeszcze za 160 ml i jeszcze za przesyłkę, jak ktoś ma tego smarta, no to nic więcej nie dopłaca. Tak, polecałbym to mydło. Dla mnie jedynym problemem w mydłach to jest to, żeby trafić zapach i już pomijam te wszystkie rzeczy, że jest piana, że jest wszystko, ale jak zapach trafimy, tak, polecałbym to mydło. Coś tu przyciąłem? Nie, tu mam jakiegoś... No, tutaj mówię, sobie już na samym początku mocniej docisłem, więc sobie podrażniłem, ale chyba krwawych plam nigdzie nie ma. Więc no mówię, golenie brzytwą to jest bardzo fajna rzecz. Przepraszam szabetkowców, wiem, wy mnie chcecie powiesić. Golenie szabetką też jest bardzo dobrą rzeczą. Tak jak i brzytwą, uwielbiam jedno i drugie. A potem maszynki. Jak to się zwie? Reuzel. O, to jest ta woda, która ma taką konsystencję takiej troszkę zawiesiny, takiej takiego żelowody. I dzisiaj właśnie jej używam. Stwierdziłem, że dzisiaj nie będę używał Star Jelly. Trochę muszę poczekać, bo twarz się zrobiła taka
kleista, ale lubię tą wodę. I jeszcze damy aftershave'a, no, balsamik jakiś po goleniu amerykański. Pacyfik firma, czy już nie? Już nie wiem, co to jest za firma. Bert. Nie widzę, bo jest słabe, mam te... To są okulary do chodzenia, do dojeżdżenia, do czynności takich, gdzie nie muszę fokusować na napisach. Więc mówię, ale tego rodzaju aftershave'ik typu balsamik jakiś, niedużo go damy, jakiś amerykański, to był kiedyś, go tak chyba zgłupia kupiłem i powiem, no, całkiem niezły. Znaczy ogólnie mówię, nie przekupiły na maksa te wszystkie Starcelli, Phoenixa, one mógłbym tylko ich używać. Używam też od czasu do czasu wody, balsamiku, żeby tej skórze twarzy dać jakieś troszkę inne odczucia, wiecie, żeby coś się zmieniło na tej buźce i tylko dlatego nie wiem, czy się zmienia, czy nie. No ja najbardziej tamte rzeczy polubiłem. Proszę Państwa, środa jest, jestem po pracy, zaraz kawka, siądę przy komputerze, a teraz żegnam się tą ostatnią brzytwą z wyrobami Eugeniusza znowu, bo tych wyrobów przez moje ręce przeszło wiele. Eugeniusz mnie jakoś darzy chyba sympatią i ufa mi na tyle, że wysyła mi takie sprzęty, które już pomijam wartości, typowej wartości, że to ileś tam kosztuje. Mam też wartość taką twórczą, bo przecież on to wykonuje sam, on to robi. To nie jest tak, że kupił w sklepie mi odsyła Mariusz, że ogol się. Czyli włożony kawałek serca człowieka. No i mówię, i wartość tutaj tego jest, bo to nie są tanie rzeczy. On mi to wysyła. Teraz mi wysłał 5 takich skubańcuchów, no. Wszystkie 5 mi ogoliło bardzo dobrze. Ta stal robi mi robotę. Geniu, przelecuję. Żegnam się potem z Wami. I cóż, szybkie wysuwanko. Brzytwa będzie jeszcze przeze mnie przemyta i będzie odkażona, a na razie ląduje do pudełka, żebym ją bezpiecznie mógł znieść i doprowadzić ją jeszcze raz do porządku. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo, ciepło. Ja oczywiście zapraszam Was na forum Brzytwa.org, zapraszam Was oczywiście do siebie tutaj na swojego YouTube'a. I tak, mam w głowie pewną ideę i wdrażam ją jak najszybciej. Zobaczymy, czy się Wam spodoba, czy się Wam nie spodoba. Co powiecie po pierwszym takim goleniu i dajcie mi cynk, jak będzie się Wam chciało. Pod spodem, pod filmem. A na dzisiaj tyle. Lufa strzała, do widzenia. Hej, cześć. Żegnam Was czule.